Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię Wam z finansów zagadnienie rent, czyli stałych co do wysokości płatności dokonywanych cyklicznie. Gdy mam następującą treść zadania, postaram się na jego podstawie przybliżyć temat rent. Bank udzielił klientowi kredytu w wysokości o wartości 200 tysięcy złotych, który ma być spłacany stałymi płatnościami płatnymi na początku każdego okresu tygodniowego przez kolejne 4 lata. Roczna stopa oprocentowania tego kredytu wynosi 10% rocznie. Obowiązuje kapitalizacja tygodniowa. Jaka jest wartość jednookresowej płatności, czyli pytanie, ile wynosi rata kredytu i odsetki. W treści takiego zadania trzeba po jego przynajmniej kilkukrotnym przeczytaniu zauważyć, że nasze zadanie dotyczy rent. Musimy ustalić, ile cyklicznie musimy do banku oddawać w związku z zaciągniętym kredytem, na przykładowe 200 tysięcy złotych, kiedy chcemy spłacać co tydzień na początku każdego tygodnia, gdy oprocentowanie wynosi 10% w skali roku i kapitalizacja ma miejsce co tydzień. W związku z tym, że kapitalizacja ma miejsce co tydzień, naszą stopę procentową podaną jako rocznie 10% musimy podzielić przez 52, bo wówczas stopa procentowa roczna będzie przeliczona na tygodniową, czyli będzie dostosowana do częstotliwości naliczania odsetek, czyli co tydzień. Tym elementem, który musimy ustalić, ile wynosi, jest wysokość tej renty, czyli stałej płatności, jaką będziemy oddawać do banku w tym zadanku akurat co tydzień. Wysokość naszego kredytu, który został udzielony na 200 tysięcy złotych, ja napiszę, że to jest dla mnie PVA. Dlaczego? Bo to jest obecna wartość podstawy do rent. My będziemy teraz już zaciągać kredyt, a potem będziemy dopiero spłacać ten kredyt naszymi rentami, stałymi płatnościami. Jeżeli dodatkowo pojawia się element takiego apostrofu, możecie go stosować na uczelni lub też nie, oznacza, że mamy do czynienia z tak zwanymi rentami płatnymi z góry, czyli na początku każdego okresu. Jeśli chodzi o czas trwania naszego kredytowania, wiemy, że to są 4 lata, ale w związku z tym, że kapitalizacja jest tygodniowa, to musimy nasz okres trwania kredytu przeliczyć na tygodnie, żeby była zgodność z częstotliwością naliczania odsetek. Jeżeli założymy, że w każdym pojedynczym roku mamy 52 tygodnie, to 4 razy 52 daje nam 208 tygodni. Tyle będzie kapitalizacji w okresie naliczania podstawy, powiedzmy tak, do w rent. I jeżeli wiem, że oprocentowanie naszego długu to 10% w skali roku, zostaje nam tylko dobór wzoru na wysokość renty. Wzorów jest oczywiście na renty przynajmniej kilkanaście, a my musimy wyszukać dokładnie taki, gdzie jest podana renta jako niewiadoma, a wiadomą jest wysokość tego kredytu, czyli bieżąca wartość podstawy do wypłaty lub wpłaty stałych płatności. Będzie podane oprocentowanie, no i wiadomo liczba kapitalizacji. Jeżeli tutaj ja zastosowany mam ten apostrof, to tylko dlatego, żeby wybrać wzór, który mówi o udzielaniu płatności z góry. Jeżeli teraz popodstawiamy sobie to PVA jako wartość tego bieżącego kredytu, ile teraz zaciągnęliśmy kredytu, potem oprocentowanie już przeliczone na tygodniowe i w liczniku, i w mianowniku. Wstawimy również liczbę kapitalizacji zgodnie ze wzorem jako minus n plus 1, tak jak tu mamy. Wszystko, jeżeli dobrze przeliczamy, powinien nam wyjść wynik na poziomie około
1167 zł i 54 groszy. Będzie to wysokość renty płatnej z góry, czyli tyle około będziemy co tydzień oddawać do banku w związku z zaciągniętym kredytem. Ostatnim elementem w tym zadaniu będzie napisanie interpretacji. Interpretacja przykładowa może być następująca. Płatność stała powinna być w wysokości 1167 zł i 54 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.